Bardzo ciekawa walka pod względem przede wszystkim marketingowym, finansowym, sportowo jest to różnie oceniane. McGregor Mayweather, wczoraj w nocy mamy oficjalnie potwierdzenie, że ta walka będzie. Jak ty z perspektywy polskiego mistrza świata, stuprocentowego pięściarza patrzysz na takie pojedynki? Nie, no to jest śmiech, to jest, już cyrki się zaczynają robić, jak tutaj u nas na KSW, także po co to? To jest nikomu nie potrzebne, tym bardziej, że to jest tylko właśnie pokazówka dla ludzi, tak? Mhm. Wiadomo, że McGregor nie ma szans w samym boksie z Mayweatherem, a Mayweather nie ma szans w UFC z McGregorem, także, no ale robią takie zestawienia, ludzie chcą to oglądać, to niech sobie oglądają, no, także pewnie zaraz pójdą w ślady inne i pojawią się pojedynki jakieś tam właśnie innych zawodników. Konfrontacji sztuk walk z bokserami, no zobaczymy, fajnie. No, na polskim podwórku gdzieś już się pojawiły takie pierwsze, tak, wypowiedzi, że Jan Błachowicz mógłby spokojnie zaboksować z Tomaszem Adamkiem. Jak ty na to patrzysz? No właśnie o tym mówię, także też to gdzieś przeczytałem, także no dlatego mnie śmieszy, ale jak ludzie chcą to oglądać, chcą za to zapłacić, to czemu nie, no ale mówię, no to jest naprawdę nie ma sensu, tak? Bo pięściarz w stójce zawsze wygra zawodnikiem MMA, a zawodnik MMA w konfrontacji sztuk mieszanych, także z pięściarzem, także tu nie ma co tu gdybać. Nie ma opcji, żeby McGregor wygrał z Floydem w boksie, tak? No chyba, że Mayweatherowi naprawdę by się nie chciałby go zlekceważyć, nie chciałby mu się trenować i by wyszedł na półgwizdka przygotowany. To wtedy może by jakaś opcja była, tak? Czy jakiś tam lucky punch, a resztę to znamy wyniki z góry. Okej, no ale postawmy się w odwrotnej sytuacji. Ty otrzymujesz propozycję walki, tak? W twojej kategorii wagowej to byłby Khalidow, Materla czy Jan Błachowicz. To przyjmujesz ją, czy jakby mówisz, że sorry, ja w tym cyrku nie uczestniczę? Ciężko powiedzieć. Bo jakby miał oczywiście jakąś walkę o, nie wiem, Mistrzostwo Świata czy Europy, to nawet bym się nie zastanawiał, bym szedł w tamtą stronę, także, no ale zobaczymy, jaki będzie. Nawet jeśli za tamtą walkę byś zarobił dużo więcej, mówię o walce z kimś z KSW na przykład. Jakbym miał zarobić dużo więcej za zawodnika KSW niż walką o Mistrzostwo Świata, to i tak bym poszedł na Mistrzostwo Świata. Dla mnie to się liczy tak naprawdę. Ja tu patrzę o mistrzostwo, żeby wrócić na tron. Dla mnie to jest najważniejsze, a nie tam jakieś tam, nie wiem, cyrki. No ale jakby nie było żadnych innych walk, to czemu nie? Jakby się pieniądze zgadzały, także czemu nie? No, zaboksowałbym w tym cyrku, ludzie by mieli pompę, by oglądali i tyle, no kurde, tak to jest. Taki jest ten świat teraz.